Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank 2 na PlayStation 3. I rozpoczynamy mój znienawidzony poziom kosmiczny, gdyż kompletnie go nie ogarniam, jak wiecie. Więc tak, nie wspomniałem o tym, że mamy tutaj tarczę. Tą tarczę możemy ulepszać w związku z tym, że Slim Cognito wprowadzi również swój czarny nek w związku z modyfikacją statków kosmicznych. I Slim Cognito może wam ulepszyć wasz statek, dodając nowe działka, nowe rakiety i również właśnie ulepszenia do ukochanej waszej tarczy, bez której byście nie przeżyli. I szczerze chyba zaraz ja nie przeżyję. Ojej. Więc tak, to jest ten materiał, który nagrywam zaraz po nagraniu Sonica 3 i Knuckles. No, dosyć się stresuję, bo już raz nagrywałem dwa materiały tego samego dnia, a teraz muszę trzy. I tak, mam również boost pod kwadratem i najlepiej jakbyście rakiety wystrzeliwali, gdy wam się już ten cały wskaźnik na danym statku zmieni na czerwony, taki duży, to wtedy najlepiej strzelajcie. A normalnie to jest właściwie niepotrzebne, bo wasze zwykłe lasery są po prostu OP. Wystarczy, że trzy razy stukniecie taki statek i już nie żyje. Nie, jeszcze jeden został. O, ty skupańc mały. Przepraszam za wyrażenie, ale tutaj ten... No co?! Wybaczcie za rage, ale... O nie, nie, nie. Nie, już czuję, że ten odcinek będzie straszny. Ja to już czuję, że będzie ten odcinek bardzo głupi. Już muszę się... Tak mniej więcej się przytulić do mikrofonu, żeby jakoś logicznie siedzieć. Żeby mnie jeszcze nic nie bolało, jak wstanę. Pewnie będę miał wielki ból dupy na Ratcheta i Clanka, więc to jest jedna rzecz, jaka mnie będzie boleć. I kurde, no robią mnie jak chcą teraz. Może ich niszczę, ale... Ale i tak mi kurde w sekundę, czy tam kilka barierę z... Moją ochronę jedyną tutaj rozwalają, a i tak z nich nie leci żadna. Dzięki, po prostu dzięki sobie. Dzięki wam. My, Rarytanium. Właśnie Rarytanium służy do tego, aby wymieniać się z Incognito, gdyż Rarytanium jest jednym z najcenniejszym... Jak u nas na przykład najcenniejsze są, nie wiem, rubiny, diamenty, szmaragdy, to tak w uniwersum Ratcheta i Clanka jest tak samo cenny Rarytanium, a nawet cenniejszy. I Rarytanium po Ratchet & Clank 2 chyba się pojawia w każdej części poza... Od Future już się właściwie nie rozstajemy z Rarytanium. Pojawia się w Ratchet & Clank u Souls of Destruction, The Cracking Time, Quest for Booty nie, ponieważ Quest for Booty nie wiem czemu. Nie wiem, właśnie nie wiem wszystkim, przepraszam. Ja się tylko w tej grze, w Ratchet & Clank trójce chyba się nie pojawia. Później w Ratchecie i Clank Souls of Destruction, później w Cracking Time, a dopiero później w... O kurde, ale nie zjechał. No zaraz nie. Zaraz nie. I... Yes! Yes! Teraz możecie mi naskoczyć. Zaraz ja wam tutaj dam, kurde! Kurde, mon! Halinko, zamykaj okna, niech myślą, że stać nas na klimatyzację. Typowy Janusz. Nie wiem, czy to jest glitch, czy mi się tak wydaje, ale... Lol. Te statki się pojawiają znikąd. To pewnie ten hipernapęd z Gwiezdnej Wojny. W każdym razie... nie wiem, czy to jest glitch, ale gdy jakiś statek wystrzeli parę pocisków i ja zniszczę ten statek,
Te pociski znikają, bo nie jestem pewien, czy mi się zdaje po prostu. Kurde, nie wiem. Lecę stamtąd, kurde. Strzeliwują mnie, już mam czarne te bariery, zaraz tak mnie zabiją. No zabiją mnie, no kurde mnie zabiją. To jest strasznie nie fair. Jest! Wiem, że teraz się zachowuję po prostu jak PewDiePie, ale nie mogę powstrzymać emocji. Jestem tak rozemocjowany po Sonicu Fuyen Knuckles, że to jest straszne. I ogólnie w tych zadaniach są cztery zadania kosmiczne na każdą... na każdą tą gwiezdną walkę, tak to nazwę. I w czwartym zadaniu jest tak zwany wyścig. I po przejściu tego wyścigu, nie omijając żadnego pierścienia, zdobędziecie platynową śrubę. Więc to jest taki... No. Wiecie co, zaryzykuję chyba. Lecę tutaj. Chłopie. Chcę teraz coś zrobić. Nie będę go tutaj, że tak powiem, zaczepiał. Na razie. Gdyż jest tu coś, co mi będzie bardzo potrzebne. Chyba. A jak nie tu, to usług. I? Tak, to tu będzie chyba. Jest. Więc teraz znowu zdobyłem tą fiolkę na Antecha. Żeby mi było po prostu łatwiej, okej? Okay? Jestem lama, wiem. Więc jej, pokonaliśmy ich. Teraz możemy się już oddelegować. Więc mam mad skille, jak widzicie. Jezus Maria! Ja znowu zrzuciłem szklankę, wybaczcie za hałasy. Jezny Chryst, Panie. Ale bo to wszędzie teraz. Uff, więc jak widzicie, nasz główny antagonista, czyli ten przywódca tanich drani, komunikuje się ze swoim szefem, tym całym naszym złodziejem. I jest fajnie, bo chyba mają jakąś spinę. Ale mam teraz tak cicho telewizor ustawiony, że nic nie rozumiem po prostu z ich rozmowy. Poza tym mówię, więc to też może się do czegoś przyczynić. No zadebraliśmy ten komunikat i teraz bierzemy w sprawę swoje ręce. Dziękuję bardzo, nie chcę przechodzić kolejnej planszy. Bo już mam po prostu dość. Już co, nagrywamy 8 minut. Ta planeta powinna nam zająć 20. Ten kanał musimy planktę oglądać w telewizję. I informacje o kapitanie Quarku, więc wam trochę zaspoiluję, bo jeszcze o tym chyba nie mówią. Ale no, Quark uciekł z więzienia. Został złapany przez Ratchet & Clank'a w poprzedniej grze. Jak nie wiecie, o co chodzi, to możecie wrócić. I... no, po niestety złym sukcesie urządzenia do higieny, no Quark został jeszcze bardziej oskarżony. No cóż, no ja bym czegoś takiego nie chciał, w każdym razie. Więc jej. Zawsze nie przychodzą w czas. Więc tak, już jesteśmy w normalnym gameplayu. Już sobie porozwalam parę rzeczy, bo jestem wandalem. Więc wiecie. Nie żartuję. Ogólnie wandale to po prostu śmieszna jest bardzo, że tak powiem, rasa człowieka. Wiem, że teraz to mówię po prostu o zwierzętach, ale no please, no dla swojej własnej nie wiem, dla swojego własnego respektu psują miano innych. No, kurde! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Nie! Nie!
Nie! Kurde, mol. Nie wierzę, że to zrobiłem. Ale teraz będę miał przerąbane. Ale dobra, ten blizgan wreszcie muszę. Dobra, nie będę się przejmował tym, że zakupiłem gówno. Po prostu będę się starał skupić jak na razie na tym, żeby wyekspić blizgan. A później ewentualnie to co zakupiłem. Ja nie mogę. Się nie skupiłem na grze i tak to właśnie jest. Bym to robił post komentarz, żeby się to nie zdarzyło. Ale dobra, nie mam nic za złe. Gin. Porozmawiam tu na auto. Rzeczy, parę manekinów. W ogóle manekiny jako roboty. To już jest kompletnie jakieś lenistwo. To już jest jakiś fetysz chyba. Robić wszystko, ale robotyczne. Więc teraz wam też zademonstruję skill point. Jeden skill point, jaki jest łatwiejszy do... Jeden z łatwiejszych w tej grze. Więc musimy strzelać tą planetę. Ale najpierw niech to tam. Zrobimy tak. Niech tak ma planetę, co przeciw. Nie? O. I... Tada! I za to nie ma trofeum, więc tak trochę smutno. Wiesz co, będę takim już kompletnym wandalem i zniszczę wszystkie te kule. Bo tak. Bo tak mi się podoba, okej? Nie, no kiedy ten blizgan się wreszcie wyewoluje? I tak powiem jak Pokémon, ale okej. O, rakieta poszła. Wystarczy... W rakiecie wystarczy tylko, że już uderzycie ją raz, aby buchnie. No to tak, NASA wystarczy, że na przykład, nie wiem, chomik by uderzył w taką rakietę i co, i ona by wybuchła? Wiem, że teraz to jest głupio, normalnie. I wreszcie nam wyewoluował blizgan do Blitz Canyon. Zobaczmy, jak działa Blitz Canyon. Jest! OP! Więc teraz, dobra, teraz się zamiotą głupią bronią. Chopper. Jaka w ogóle nazwa? Chopper. Ale pójdźmy na chwilę tutaj. Jeszcze nie tutaj. Pójdźmy tu. Teraz nas tu zaskoczą panowie. Ale nie róbcie tego jak stoicie. Nie rzucajcie tych chopperów jak stoicie, gdyż... No jakby to wam powiedzieć, będziecie mieli lada problem, gdyż Ratchet ma animację rzutu, tak jak jego klucza i dość mu to długo zajmuje. Więc najlepiej jak będziecie skakać, to rzucać, gdyż jak widzicie zaoszczędza to bardzo dużo czasu. A teraz bym starał się wyekspić też ten chopper, gdyż na bicie do dzisiaj nawet nie wyekspiłem go i chciałem zobaczyć, jak wygląda jego druga forma, a jak na razie nie ma żadnej broni do ulepszania, więc to będzie bardzo dobrze. Więc teraz pójdźmy, tak rozwalam, nie chcę mi się. Ale wezmę sobie amunicję. No przecież nikt nie będzie narzekał, jak sobie wezmę amunicję, no co? Ich amunicja czy moja? No moja. No przecież ja jej używam. Dlaczego miałaby być ich? Tak wiem, że mnie odwala. Więc teraz pójdźmy sobie po platynową śrubkę. Pierwszą. Ale zapomniałem o jednej platynowej śrubce, która jest bardzo łatwa. I to jest właśnie ta śrubka. Śrubeczka. Śrubenka. W ogóle teraz renderuje mi się odcinek Sonic 3. Jest fajnie. Znaczy nie jest fajnie, bo mój komputer się tak nagrzewa, że mógłbym pewnie na nim teraz smażyć sobie jajko. W ogóle czekajcie. Musiałem zdjąć Overmaxa, gdyż zapomniałem, że w nim jest bateria, a bateria plus ciepło równa się katastrofa. Pixel matematyk. Ale tak to włączę. To jak widzicie jest, nie wiem, odkurzacz, który ma być jakimś, nie wiem, odrzutowcem. Ja serio, ja w to w tym widzę.
To jest po prostu odkurzacz, który ma... który został przebudowany na... śmigłowiec, czy... Bóg wie, co to jest. Więc tu mamy te dziwne stworzonka, jakieś policyjne psy, taka, pozwolę na kumaty. I myk. I mamy kolejny fiolkę na oteku. Nie jestem pewien, czy za te fiolki na oteku jest tylko skip bądź, czy również są. Czy również jest jakieś trofeum. W każdym razie, jakby było trofeum, to byłoby bardzo fajnie. Przyznam, cieszyłbym się, jakby było trofeum. Takie darmowe trofeum było. Właściwie, bo i tak mi jest to potrzebne, żeby przejść grę. Znaczy, nie jest to wymagane, ale sądzę po tym, jak bardzo, że musiałem aż wgrywać mój save 100% z Ratchet & Clank'a, to ja się boję, co by było, gdyby jednak... no, po prostu mój skill jest głupi. No i to jest najłatwiejsze prawdopodobnie... najłatwiejsza platynowa śrubka w całej tej grze. Nie ma chyba łatwiejszej. 16 minut, to kurdele. Może się będzie... no dość, chyba ten odcinek będzie najdłuższy, tak by the way. Nie się mu zapeszać, ale no, sądzę, że będzie to jeden z tych dłuższych odcinków. Może, że przez ten mój fail w kosmosie, mogę przyznać, że to będzie możliwe, że też przez to. Ale głównie też przez to, że ta planeta jest no nie krótka. Powiem tyle. Jest ona na pewno krótka. Za długa też nie jest. Dopiero się powiem długie, wreszcie jak końcu twójc. Ale przyznam, że w Ratchet & Gladiatorze będę grał na easy, gdyż na easy bardzo szybko można przejść grę. Ale i będę mógł jak najwięcej zrobić w odcinku, więc nie katujcie mnie za to, że nie gram na przykład na normal, albo jeszcze gorzej na Exterminator. Gdyż po prostu to jest dla waszego dobra, żeby odcinki nie trwały po pół godziny. Pixel zawsze myśli o swoich widzach. Zawsze nie wiem czemu, ale zapominam o tym, że mogę równie dobrze przytrzymać kółko, zamiast nim spamić. Nie wiem czemu tak mam, więc jej, ukończył się zrenderować odcinek Sonica 3. Mam nadzieję w ogóle, że wam się podobał ten odcinek, gdyż ja... możliwe, że będę wiedział, czy wam się podoba, bo zabiorę ze sobą Vitę, to będę mógł... na tym wyjeździe... to tam jest internet, gdzie ja będę, się nie bójcie. Ja jakby z internetu przecież bym nie przeżył. To po prostu... aha, zapomniałem. Co nie jest powiedzieć. Że po prostu będę czytał wasze komentarze, jeżeli oczywiście się takie pojawią. I jeżeli jakieś będzie pytanie dotyczące filmu czy coś, to po prostu wam odpowiem na nie po tym, jak już przyjadę w jakimś odcinku, na przykład, nie wiem, z Mario 64. Bo po tym odcinku nagrywam Raymana i po Raymanie już nic nie nagrywam, bo nie muszę. Ale no cóż, mam nadzieję, że się zgadzamy z moim drogą, że w niedzielę przyjadę i nagramy Mario. Będzie wtedy śmiesznie. I nie, jak na razie Crasha nie będzie, gdyż nie mam ochoty jak na razie na nagrywanie Crasha. Na razie chcę jeszcze co najmniej jedną serię ukończyć i to najprawdopodobniej w związku z tym, że najkrótsza seria to będzie prawdopodobnie Sonic 3. Więc jej. I teraz musimy tam wejść na górę. Nie zważajcie uwagi na to, że tam był ten przycisk do dynamo, gdyż użyjemy go później. Bo jak ktoś niedawno nazywał człowiekiem Wikipedia, nie wiem dokładnie, o co chodziło. Warbolts? Czyżbym właśnie okazało się, że zdobyłem 100 tysięcy śrubek? Coś nie sądzę. Za szybko by to poszło. I multum rogów, zaraz w ogóle... zaraz upgrade'ujemy tego chopera. Bo to właściwie to jest OP broń. Tylko kurde... ja go tak późno kupiłem, jak grałem na Wicie i prywatnie, to go tak późno kupiłem, że to była po prostu do dupy broń. Bo na PS3, jak grałem prywatnie, to kupiłem go sobie
jak już było walki na arenie, więc kompletny był do dupy do bossów. A jeżeli chodzi o Nawitcher, to kupiłem go na ostatniej planecie, więc chciałem po prostu go wyeksplić, bo sądziłem, że no to są najlepsi wrogowie w tej grze, więc jak pewnie zabiję choć jednego, to pewnie już połowę będę miał z głowy. Nie było tak. Więc teraz użyjemy dynamo, o ile się da. Da się? Się nie da. Czy może muszę? Da się. Widać mnie? Widać mnie. I teraz pójdziemy po platną śrubkę, czy po fiolkę? Po platną śrubkę. Więc teoretycznie rzecz biorąc, wystuprocentowaliśmy ten poziom. I szczerze nie pamiętam, na której planecie są te fiolki z nanotechem, ale mniej więcej pamiętam na ich drogi, więc no po prostu taka sytuacja. I nie będę robił checkpointu, to właśnie chciałbym, żeby tak się zrobił. Nie będę robił skill pointów. Jedynie jak się trafi łatwiejszy, jak na przykład ten, który wam pokazałem, to jest ok. A jak taki trudniejszy typu, nie wiem, przejść cały poziom bez hita, nie wiem czy taki jest, nie pamiętam, to takich nie. Więc teraz Incognito reklamuje swój z planety, na której przeprowadza się handel częściami do statków. Można tam zmieniać, właśnie jak mówiłem, działka, napęd. Napędu nie polecam was zmieniać, dopóki nie przejdziecie tych wyzwań z platynowymi śrubkami. Ja to zrobiłem i to znaczy ja kupiłem przed i żałuję tej decyzji. Gdyż to jest tak szybkie, że ja nie nadążam kompletnie. Ale też można modyfikować kolory statków i jest ich bardzo dużo. I ogólnie to nie jest, tam nie ma żadnych misji, tam po prostu możemy sobie przyjść i zmodyfikować nasz statek. Nic nam to właściwie nie daje, jeżeli nie jesteśmy fanami poziomów kosmicznych. Czyli między innymi ja. Tak, chodźmy tam. Tam chyba coś tu jest? Nie. A coś tutaj jest? Też nie. No to po co ja tu przyszłem? Nic nie ma. Po co ja tu przyszedłem? No opowiedzcie mi. I przepraszam za to, że powiedziałem, że tu przyszłem. Nie wiem, teraz powiedziałem, nie wiem, typowy Seba albo w dres. Ale no cóż, no jeszcze nie mam. W ogóle fizyka. No wiem, lubię tą serię, ale please. No please, po prostu. Ja dosłownie lewituję na tym moście. I teraz się, jak to powiedział Ratchet, teraz wkraczamy w paszczę wroga, paszczę bestii. Czyli do Megacorp. Znaczy nie wiem, czy właściwie mówił o Megacorp, czy o samym Incognito, ale nie wgłębiałem się. I ta fabryka jest ogromna i do dzisiaj nie wiem, co ona właściwie produkuje. Poświećcie mnie, jeśli wiedziecie, bo wiem, że broń jest, ale skoro bronię, to płytkiego grzyba im tyle tutaj wody. No please, no ja rozumiem, że może, nie wiem, jakieś działka na wodę, ale z tego co wiem, to w Megacorpie takiej broni nie ma. Więc nie wiem. Aha, nie mam tego. Więc nie wiem, jak na razie zmieniał ustawienia broni, gdyż mogą mi się niektóre przydać, które akurat mam na Quick Selekcie. A chyba to zbytnio nie zmienia różnicy, czy ja będę w tym Quick Selectem używał, czy szybko skoczę do sekcji gadżetów w menu. Ale mam nadzieję, że ogólnie Let's Play wam się podoba i kwestia tego, że robię to live play. Gdyż przyznam, że nie jest to najłatwiejsza rzecz, jaką robiłem w życiu.
pracuję najpierw. Muszę się skupiać jednocześnie na gadaniu i jednocześnie na graniu, co nie jest za łatwe. Ale no cóż, trzeba się do tego przyzwyczaić. Kurde, no. Naprawdę nie mogę między gadżetami, a między bronią się przełączać? Trochę głupie, przyznam. Puszczę się na ląd, jest fajnie. I oczywiście mam zachowane praktycznie wszystkie gadżety z Ratchet & Clank'a 1. Czyli nie musimy już dokupywać Clankowi żadnych takich dupereli śmiesznych. A też nie musimy dokupywać maski tlenowej, żeby oddychać pod wodą. Bo to by się chyba mijało z celem, co nie? Chociaż i tak wszystko jest kompletnie zmieszane z logiką, że to, że nie możemy zachować broni z Ratcheta i Clanka, z poprzednich Ratchetów i Clanków. Chociaż mam nadzieję, że wersja na PS4 będzie miała ich tyle i jeszcze więcej, a w nie wiem, następnych sequelach do tego remake'a będzie można, nie wiem, importować save, w sensie, żeby... Chociaż chyba wiem, dlaczego tak im są jak postąpiło, gdyż każdy by sobie pewnie importował Rhino z poprzedniego save'a i był po prostu OP na początku gry, więc... No ale bądź co bądź, no please, no raczej nie pamiętam, kurde, no... Raczej nie pamięta, gdzie odłożył swoje... Nie wiem... Swoją spluwę, z którą się nie rozstaje przez całą poprzednią grę. No to jest trochę dziwne. Więc mogliby, nie wiem, po prostu zablokować Rhino, gdyż to trzeba przejść tyle razy grę, że ho, żeby zdobyć takie Rhino. Po co ja ciągle włączam ten klucze? No chodź tu, chodź tu, no chodź, no chodź tu. Nie udało mi się, a może? A może jednak? Może jednak, a może nie? Pewnie nie. Jest. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że w muzyce tego poziomu jest też lyric, czyli słowa. Więc te słowa zapadają mi przy kula. Więc chcę to zmrozić, kurde, mol. Dobra, spróbujmy. Uda? Nie. Jest tu gdzieś... Tak, no niestety nie udało mi się. I nie można tutaj po prostu sobie przepłynąć, gdyż... ci panowie są nieśmiertelni. Dziękuję bardzo. Właśnie ci. Oni! Brzydcy panowie. Jest, 28 minut, a jeszcze nie skończyłem tej planety. Kurde, boli! Kurde, bolek, ale będzie ten odcinek długaśny. No, skrzynki rozwalę je sobie. Lubię skrzynki. A już czego nie, wracajcie i klankę. Skrzynki wracajcie i klankę zawsze spoko. Zawsze na propsie. Okej. Okay. Lecimy z tym. Mam nadzieję, że teraz mi się uda. Okej, teraz musimy... Muszę to z... zmrozić do jak najniższej temperatury. Jest, teraz chyba się uda. I jest! Udało się. Ja teraz spadł, bym chyba z rage quitował. Co ja teraz mam zrobić? Aha. Muszę teraz to ocieplić i znowu zamrozić. Lodź. Lol. Co by się stało? Was zbyt nie ogarniałem. I czy mi się udało? Pewnie nie. A jedno. Nie możemy coś skoczyć. Chciałem zrobić takie Jeronimo, bo myślałem, że tutaj już można wskoczyć. W ogóle co, oni tutaj produkują ryby, że mają tutaj tyle akwarium?
akwarium. Aquarium. I to są kujony gadżetboty. Przepraszam za wyrażenie kujon, ale... No cóż... I raczej po prostu chcę przekazać im, czy widzieli naszego kochanego złodziejaszka. A Clank umie rozmawiać w ich języku. Więc trochę jest to dziwne, aczkolwiek intrygujące. I oczywiście każdy chce od nas zapłaty. Ja im rozwalę wszystko tutaj. Wszystko. Wszystko za to, że chcą ode mnie zapłaty. Wszystko im rozwalę. Dobra. Macie, odławcie się tym śrubem. Nienawidzę na serio płatności w raczej klankach ogólnie. Tej obowiązkowej płatności. Już chociaż po challenge modzie by się przydało, żeby już to nas nie ograniczało. Ale nie! Po co? Więc już po tej planecie zakończymy, gdyż nie chcę robić 40-minutowego odcinka. Sądzę, że też nie chcielibyście oglądać, jak lamy wracacie klanku przez 40 minut. Co dowiódł ten odcinek z pierwszej części. I się śmieją zawsze. Sądzę, że śmieją się z jego dużych uszu. Ciekawe, jakby zareagowali, gdyby zobaczyli go w załodze kół. Albo w 4 za 1. To ciekawe, jakby się wtedy uśmiali. Serio, Ratchet w załodze kół... Tak, w załodze kół ma największe. W załodze kół ma takie wielkie uszy, że one są większe od jego głowy. Mówię wam. W ogóle jeśli ktoś ma z was Ratchet Clank 4 za 1, a może też jest youtuberem, bo to by było najlepiej. Znaczy chciałbym ze mną zrobić co-op. W 4 za 1. Może również w załodze kubok też by mi się przydała pomoc. No i to jest właśnie... Nie polecam, bo nie mam właściwie, że po co. Więc kończymy na Frozen Bells. I jak tam dolecimy, to zakończę ten długaśny odcinek. Oż kurde belkę. Muszę poprzeciągać, a jeszcze mnie czeka odcinek z Raymana. Życzę im powodzenia. Więc tak, dziękuję wam za tak zwane oglądanie tego jakże cudownego odcinka. Mam nadzieję, że wam się... tutaj. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Mam nadzieję, że zrozumiecie to, że muszę nagrać te 3 odcinki i czasami mogę zamulać. Więc dzięki za oglądanie i cześć!